Kiedyś miałam kwieciarnię przy ulicy 1 Maja, czyli też przy tej samej ulicy, gdzie były tak zwane czworaki. A teraz zaprzyjaźniłam się z Irenką, która bardzo marzyła o tym, żeby mieć swoją kwieciarnię. Ja się z nią zaprzyjaźniłam i chciałyśmy stworzyć coś wspólnego razem. Coś w takiej też idei właśnie polsko-ukraińskiej, o takiej przyjaźni. No bo teraz są takie czasy, że naprawdę oboje wychodzimy do siebie naprzeciw i pomagamy sobie. Przystanek kwiatowy, ponieważ mieści się bardzo blisko przystanków, które tam są. Bardzo ruchliwe, to jest ważne w przypadku każdego biznesu, każdy o tym dobrze wie. Stanie się tam jeszcze bardziej kolorowo, chociaż już jest pięknie i kolorowo. Będzie się charakteryzowała tym, że będzie miała kwiaty nie tylko takie, które lubią Polacy, ale również takie, które lubią mieszkańcy Ukrainy. Przyjeżdża ich do nas coraz więcej. Są naprawdę, mają kulturę związaną z kwiatami bardzo szeroką, więc chcemy się otworzyć na nich i cały rok po prostu serwować im piękną oprawę florystyczną kwiatami, które są u nich powszechne. Ta idea się urodziła z przyjaźni polsko-ukraińskiej, dlatego będziemy działać dla Polaków i dla Ukraińców, tylko w jakieś może troszeczkę inne kształty kwiatów. Będziemy mieli raczej takie ukraińskie, które lubią nasze chłopaki, które przyjeżdżają do Polski, czyli hortenzje, piwonie. Będziemy mieli w ofercie cały rok. Będziemy się starać, żeby były stokrotki, takie duże piwonie, hortenzje. Będziemy robić takie wielkie bukiety. No właśnie, chciałem zapytać, Ukraińcy też kochają kwiaty jak Polacy? Tak, bardzo kochają i uwielbiają takie wielkie bukiety, które mówią, że 5 róż to nie jest bukiet, musi być najmniej 18. A co jest takim charakterystycznym dla Ukrainy kwiatem? Stokrotka. Stokrotka i piwonie, tak bym powiedziała, że każdy chce, jak ktoś przyjdzie z Ukrainy, to od razu pyta o stokrotkę, piwonie i hortenzje. No jak chodzi o przystrojenie, to mamy takie bardzo minimalistyczne przystrojenie, czyli bardziej więcej kwiatów, a mniej czegoś zielonego i czegoś jakichś innych dodatków. To kwiaty już ubraliśmy, przybraliśmy, a jak one są opakowane? No opakowanie mamy też troszeczkę inne. Mamy takie, jak nasz prezes mówi, sukieneczki, których nie widać dołu. Po prostu on jest cały opakowany, ten bukiet, i wygląda dlatego jeszcze piękniejszy. Czy już myślicie o wystroju tego miejsca? Będzie jakoś związane właśnie dworcowo, jakieś takie elementy? Tam będzie zupełnie inna kwiaciarnia. Tak jak tu można odnieść wrażenie, że to jest troszkę kwiaciarnia z antykwariatem, tam będzie panował kompletny minimalizm. Tak jak jest to w kwiaciarniach na Ukrainie, czyli głównie kwiaty, mało zbędnych dodatków. Kwiaty, proste wazony, proste lady, proste logo, dużo pudełek na kwiaty. No tam będzie zupełnie coś innego.